Środowa burza wyrządziła szkody w gminie Police. Mieszkańcy walczyli ze skutkami działania wody i piorunów. 30 lipca w Tanowie woda zalała posesję mieszkańców z ulicy 30-lecia. Od co najmniej 7 lat pani Marieta walczy z żywiołem. Przy każdej większej ulewie woda wdziera się do garażu na kilkadziesiąt centymetrów. Informujemy o tym cały czas burmistrza, prosimy o pomoc. Do tej pory nic nie zostało zrobione. Za każdym razem nam mówią, że w przyszłym roku coś pomyślą. Zostało powiedziane ostatnio po dużej ulewie, że będzie już wszystko ok, że jednak pomyślą i coś zrobią i pomogą. Mieszkanka żaliła się, że przedstawiciele władz składają obietnice bez pokrycia. W razie ulew miał przyjeżdżać samochód, który zbierałby nadmiar wody. Słowa nie dotrzymano. Mieszkańcy czują się bezradni. Pani Marietta przy każdej ulewie ponosi wysokie straty finansowe. Tak było i 30 lipca. I w tej chwili znowu nie wiem, jakie będę miała zniszczenia, dlatego że pralka jest zalana, sprzęt męża elektroniczny jest całkowicie zalany, jedna chłodnia jest zalana, druga tak samo. Mimo ubezpieczonego mienia mieszkanka boi się o przyszłość. Do tej pory wykopała 2 studzienki, które pomagają przy dużych opadach, ale są niewystarczające. Ma jednak pomysł, jak zaradzić problemom, które napotykają mieszkańców ulicy 30-lecia. Wystarczyłoby tylko zrobić mały drenaż po naszej stronie właśnie, naszych domków z ulicy 30-lecia nieparzystych, a w szczególności od 1 do 7 i naprawdę problem się skończy. Jak powiedział sołtys Tanowa, problem istnieje od ponad 20 lat. 2 studzienki nie przyjmują dużych ilości wód, które spływają z lasu i kilku sąsiednich ulic. Nie ma tu kanalizacji deszczowej, a ulica 30-lecia znajduje się najniżej ze wszystkich ulic. Mamy już od kilku lat mieć kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną. I myślę, że to jest tylko rozwiązanie, które pomoże rozwiązać temu terenowi odbiór wody. Według słów sołtysa koszt budowy takiej kanalizacji może wynieść nawet 17 milionów złotych. Dla gminy byłby to duży wysiłek finansowy. Z rozmów prowadzonych w gminie na zebraniach wiejskich i spotkaniach z burmistrzem panem Pisańskim wynika, że gmina tyle pieniędzy nie ma. Być może jak się skończą te budynki na Bankowej w Policach i jakieś środki się znajdą gminne. W przyszłym tygodniu wiceburmistrz Jakub Pisański zajmie stanowisko w tej sprawie. Drugie odnotowane przez nas zdarzenie miało miejsce w Uniemyślu. Tu podczas burzy w dom uderzył piorun, w wyniku czego powstała dziura w ścianie pod oknem i został uszkodzony parapet. Na samym szczycie piorun wyrzucił dachówki. Właściciel posesji zabezpieczył to miejsce folią. Z boku okna, z lewej strony widać zczerniały ślad. Do tej pory nikt z domowników nie słyszał o podobnym zdarzeniu. Jak ja byłem na górze, a córka widziała, jak iskry poleciały tutaj stąd, nie? No to a takie uderzenie, no to z czego? To nikt tam młotkiem nie poszedł, nie rypnął tego, nie? Jeszcze dali, że tak wysoko to wszystko jest, nie? No ja tak sądzę, no to tak. Ale uderzenie to było taki trzask taki, ale taki potężny. W domu też widać uszkodzenia. Przede wszystkim uderzenie pioruna spowodowało brak prądu. Porcelanka cała i wszystko. I to jest właśnie porcelanka, to nie jest takie jakiś taki zwykły plastik, nie? Zczerniały ślad na ścianie przypomina o groźnym zdarzeniu. No i taki ogień, stąd taki ogień wyskoczył. Nie? Właściciel został narażony na spore wydatki. Wizyta elektryka w czwartek 31 lipca nie przyniosła decydujących informacji, ale prawdopodobnie urządzenia domowe nie uległy uszkodzeniu. Jednak na pewno właściciel domu musi pomyśleć o wymianie instalacji elektrycznej. Ułożenie nowych kabli, podłączenie gniazdek, założenie skrzynki elektrycznej i załatwienie formalności u dostawcy prądu może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Warto przewidywać podobne zdarzenia losowe. Przydaje się wtedy polisa firmy ubezpieczeniowej. Właściciele obu domów w Tanowie i Uniemyślu na szczęście byli przezorni, mieli ubezpieczone mienie. Wtedy jak już pan będzie miał sprawy z ubezpieczeniem już załatwione, tak? Tak. To wtedy po prostu decyzję podejmiemy co dalej, no tak? Właśnie, co pan chce zrobić, no na ile pana rzeczywiście jest stać, no tak? Tak. Jak nas poinformował oficer prasowy Powiatowej Straży Pożarnej w Policach, kapitan Piotr Maciejczyk, strażacy wyjeżdżali 23 razy do zdarzeń związanych z nawałnicą. Głównie wypompowywali wodę z zalanych piwnic i usuwali powalone konary z dróg w Tanowie, Policach, Pilchowie, Dębostrowie, Uniemyślu i Niekuńczycy.